Już się wam przekręcam, już do słoneczka, tak jest. Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA. Dzisiaj kolejna próba opalenia się jakoś normalnie, także wybaczcie mój outfit. Dla tych wszystkich, którzy czekają na to bardzo mocno, tak. Jeszcze chwilę potrzebuję, jeszcze troszkę spraw muszę ogarnąć i wracam na tą siłownię, żeby zacząć znowu wyglądać jak człowiek, a nie tak jak teraz, bo prędzej czy później te płotki po prostu zaczną mnie wciągać pod wodę, jak się nie wezmę za siebie. Słuchajcie, zawsze wam powtarzam, że nad wodą przede wszystkim liczy się frajda. Nieważne, czy to jest metrowy szczupak i jesteś łowcą tylko drapieżników, nieważne, czy to jest mała płoteczka. Jeżeli jest z tego radocha, to to trzeba robić. Tak trzeba wędkować, żeby tej frajdy, tej radości było jak najwięcej. Po to łowimy przecież, o to w tym wszystkim chodzi. I to, że ostatnich kilka wypadów za okoniem nie dawało żadnych rezultatów, to dla mnie to jest znak, żeby po prostu tym okoniom na jakiś czas odpuścić. Nie wiem, czy wy to widzicie, natomiast woda wokół mnie jest tak zielona, że chyba jeszcze tak zielonej wody na tym zbiorniku nie widziałem. Ona kwitnie praktycznie co roku, ale aż tak jak teraz. Jestem w szoku, ale wracając do tematu. Ja okoniom odpuszczam i nie dlatego, że poddaję się, bo nie potrafię ich złowić i jest mi smutno i złowię chociaż wzdręgę, żeby wam pokazać, że umiem łowić ryby, a okonie nie potrafię, to chociaż zakamufluję to wzdręgami. Słuchajcie, ja uwielbiam łowić wszystkie ryby. I malutkie płoteczki, i wzdręgi, i leszcze, i okonie, i szczupaki, i gdzieś tam na karpia się zasadzić. Naprawdę chyba nie ma takiej ryby, poza oczywiście tymi wrednymi krąpiami. Nie ma takich ryb, z których nie czerpałbym radość. Dlatego też na przykład latem tak mało pojawia się materiałów ze szczupaków. Trudniej jest złowić latem szczupaka, szczególnie na niektórych wodach. Da się zawsze i o tym musicie pamiętać. Jak łowicie, jak kochacie łowić szczupaki, to łówcie jej prędzej czy później złowicie, to wam gwarantuję, bo ryby muszą jeść. Natomiast z racji tego, że uwielbiam wszystkie ryby łowić, to jeżeli jest świetny okres na płoć, a beznadziejny okres na szczupaka, to ja nie będę na siłę codziennie nad wodą próbował dopaść tego szczupaka, który da mi oczywiście w masę frajdy, bo najnormalniej w świecie po co, skoro mogę jechać na płocie i próbować pobić moją życiówkę i świetnie się bawić z delikatnym bacikiem w piękną pogodę, a nie uganiać się gdzieś za drapieżnikiem, który w koniec końców da mi tyle samo radości, co te płocie, a może nawet mniej. Także jeżeli te okonie nie żerują tak dobrze, być może właśnie przez tą wysoką temperaturę, być może przez to, że mają tyle pokarmu, być może przez to, że jest tak zielona woda, to ja im po prostu dam trochę spokoju. Wcale to nie oznacza, że nie będzie okoni w najbliższym czasie. Będę próbował na innych zbiornikach, będę próbował w trochę innych sposobów. Natomiast nie na siłę, nie nastawiam się na siłę na te garbusy absolutnie codziennie, bo teraz muszę złapać okonie, bo inaczej nie będę mógł spać w nocy. Także jak kochacie okonie, łówcie tylko i wyłącznie okonie, bo to wam da największą frajdę. Natomiast jeżeli kochacie wszystkie ryby tak jak ja, dajcie spokój czasami tym sandaczom, dajcie spokój tym wielkim szczupakom, które pięknie się prezentują na Facebooku i dają tyle lajków. Idźcie na płoteczki, weźcie bata do ręki i miejcie radochę z takiego łowienia jak ja. Dziś właśnie za wzdręgami ruszam, aczkolwiek paradoksalnie nie mam pojęcia, czy złowię absolutnie cokolwiek. Tak jak widzieliście na ostatnich odcinkach, ani na bata te wzdręgi przy płotkach nie biorą, a łowiłem w miejscach, gdzie te wzdręgi muszą być, ani na spinning nie jestem w stanie złowić nawet malutkiej wzdręgi, a to raczej się nie zdarza o tej porze roku. I nie mam pojęcia, co się dzieje z tymi wzdręgami. Wspominałem wam o tym w ostatnich filmach. Także czas najwyższy się o tym przekonać, po prostu próbując bardzo, bardzo mocno. Mam ze sobą super słodką zanętę, mam ze sobą kukurydzę, mam ze sobą tego mega delikatnego bata, o którym już niedługo dowiecie się wszystko. I lecę w moje ulubione, najlepsze miejsce na wzdręgi. Trzymajcie mega mocno kciuki, bo jeżeli będą brały, to w taką pogodę, z takim sprzętem, to będzie taka radocha, że będę miał zakwasy na policzkach. Trzymajcie kciuki. Ależ jest zielona ta woda. Naprawdę, co roku kwitnie ten zbiornik, ale nie aż tak. Niesamowite. Dotarłem na miejsce. Każdy, kto lubi wzdręgi, każdy, kto ogląda moje odcinki w miarę regularnie, tą miejscówkę poznaje. Słuchajcie, mówiłem tutaj przepiękne wzdręgi. Mówiłem tutaj również bardzo ładne płocie.
Także jest alternatywa dzisiaj, że jeżeli te wzdręgi naprawdę nie będą brały w ogóle, to po prostu przekręcam się na tą stronę wody, zanęcam troszkę bardziej i powinny podejść jakieś poteczki, chociaż po prostu, żeby ten dzień wykorzystać, bo nie ukrywam, że no przyjechałem tutaj nie z nastawieniem, że zaraz pokażę Wam piękną 30-centymetrową wzdręgę, a raczej z takim nastawieniem, żeby zebrać informacje, czy ta wzdręga rzeczywiście nie żeruje kompletnie, czy ona może jeszcze jest w tarle, chociaż nie mam pojęcia niby dlaczego miałaby być, czy jest nieosiągalna, no nie wiem, zebrać informacji trochę na temat tej wzdręgi, żeby w przyszłości najbliższej wiedzieć, czy warto tutaj wracać, czy nie. A będzie trochę fajnych pomysłów na takie łowienie, dlatego że zamówiłem troszkę fajnego sprzętu, na razie Wam nie zdradzę, co to jest, natomiast moim celem na te wakacje jest pobicie rekordu życiowego wzdręgi i pobicie rekordu życiowego płoci, czyli 37 cm. Mam nadzieję, że to mi się uda. Potencjał na pewno jest. Ostatni odcinek o tym, jak połapałem na tego bacika, no, pokazuje, że naprawdę są tutaj fajne ryby i szansa na to, żeby dopaść blisko 40-centymetrową płoć naprawdę jest. I ja teraz będę robił wszystko, żeby te szanse zwiększyć, ale dość gadania. Rozkładam bata. W każdym razie po prostu dzisiaj bardziej myślę o tym, żeby złowić cokolwiek, żeby wyciągnąć wnioski, niż żeby potem Wam pokazywać siatkę pełną pięknych wzdręg. Ja oczywiście to miejsce znam doskonale. Wiem, że jest tutaj sporo roślinności, wiem, że jest około 1,20 m gruntu przy samej trzcinie, także będę łowił gdzieś na 70 cm głębokości. Są różne teorie. Oczywiście często widać przepiękne wzdręgi przy samej powierzchni, natomiast zazwyczaj te większe, te grube ryby pływają troszkę niżej. Te małe się chlapią przy samej tafli, a te większe są troszkę niżej. Natomiast żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład przegapię tą wzdręgę stojącą wysoko, zastosuję specjalny zestaw, taki, o którym Wam również wspominałem już wiele razy. Wzdręga kocha, po prostu kocha opadającą przynętę. Jak ten zestaw się zatrzyma w miejscu, to dalej mogą być jakieś brania, natomiast 95% brań, szczególnie tych dużych wzdręg, mam w pierwszym opadzie. Także bardzo pojedyncze, małe sierocinki będą rozstawione tutaj wzdłuż zestawu, a całe obciążenie będzie przy samiutkim spławiku, tak żeby spławik od razu po wpadnięciu do wody prostował się i już pokazywał brania, a zestaw będzie powolutku cały czas opadał na te 70 cm gruntu i gwarantuję Wam, że jeżeli są tu wzdręgi, to właśnie w tym opadzie będą brania. Do tego duży haczyk na 2-3 kukurydze, przypon 0,12, główna żyłka 0,14, krętlik, żeby tutaj to ciągłe wrzucanie do wody i wyciąganie zestawu nie skręciło mi żyłki. Mały spławiczek 2-gramowy, tak żeby po prostu dorzucić bez problemu do tej trzcinki i żeby pokazywał brania. No i oczywiście, żeby się nie utopił pod ciężarem gdzieś tam 2-3 kukurydz, bo jak za lekko próbujemy łowić, to takie rzeczy też się zdarzają. To jest dość gadania, bo jakiś wyjątkowo długi wstęp się zrobił. Rozkładam śrucinę, zakładam kukurydzę, wrzucam zestaw do wody, zaczynamy nęcić i mam nadzieję, że zaczynamy również łowić jakieś fajne wzdręgi. Sprzęt przygotowany, teraz czas wrzucić troszkę zanęty do wody. Tak jak widzicie, to jest zanęta pełna różnych cudów, cudeniek. Sporo kukurydzy, grube frakcje, jakieś płatki, trochę pieczywa, do tego drobniutki, bardzo słodki pelecik. To wszystko ma po uderzeniu o taflę wody się rozpadać i powoli opadać na samo dno. Zanęce może 3-4 takie garście, natomiast cała zabawa dzisiaj, cały patent będzie polegał na tym, żeby takie kulki, małe kuleczki trafiały do wody dosłownie co 2-3 minuty, tak żeby tych ryb nie karmić, żeby ich nie trzymać przy dnie, ale żeby cały czas były w łowisku. Także takie placuszki i pod samą trzcinkę, tam gdzie będę łowił. I od razu wielka chmura się robi. O to chodzi. Super. W tym miejscu będę łowił i tak jak mówię, co 2-3 minuty tak jeden, dwa takie placuszki wpadają do wody, to wyciągnie wzdręgę z trzciny, ona zacznie żerować, konkurować ze sobą o pokarm. Dzięki temu są mega fajne, mocne brania, no ale niestety trzeba robić to bardzo, bardzo regularnie. Oczywiście te bardzo fajne brania i konkurencja pokarmowa będzie tylko w wypadku, jeżeli tutaj pływają jakiekolwiek wzdręgi. Bo może być też tak, że nie ma tutaj absolutnie nic.
No ale aż mi się nie chce wierzyć. Jakieś tam super delikatne cyknięcia. Mam dwie wielkie kukurydze założone. No ale dla wzdręgi dwie duże kukurydze to jest tyle co nic, także jeżeli tutaj by się kręciły chociaż średnie wzdręgi, no to ten spławik by zniknął momentalnie. No ale spokojnie. Myślę, że dobre 30-40 minut popróbuję. Jeżeli nie będzie żadnej wzdręgi, to tak jak mówiłem, dorzucam do tej zanęty glinę, przestawiam się na otwartą wodę i pobawię się trochę z płotkami. No. Jak nie ma tej wzdręgi i nie bierze, no to nic nie poradzę. No ale jeszcze jestem dobrej myśli. Natomiast minęły ze 2 minuty. Znowu taki placuszek zanęty. Opa. I do wody. I tak cały czas. O, spławik się schował, ale pusto. O, ale to było już ładne branie, takie wzdręgowe, właśnie bym powiedział. Wszystkich brań nie zobaczycie, wszystkich zacięć również nie. Niestety, moja GoPro nadal się przegrzewa. Natomiast tak jak pisałem na Facebooku, nowa GoPro już jest zamówiona. I mam nadzieję, że to ostatni odcinek, przynajmniej w najbliższym czasie, który będzie miał jeszcze problemy z temperaturą tej kamery. No niestety, musiałem zamówić nową. Tą oddam na gwarancję, ale może ją uznają, tą gwarancję. Nawet jeżeli tak, no to 2, 3, 4 tygodnie tej kamery bym nie miał. No a nie mogę sobie pozwolić na nagrywanie odcinków bez kamery sportowej. Zastrzelilibyście mnie przecież, także... No niestety, portfel ucierpiał strasznie, ale nowa kamera już do mnie idzie. Nic się nie dzieje. Niewielki placuszek. I do wody. Nawet jeżeli te wzdręgi już wyjdą z trzciny i zaczną żerować tutaj fajnie, to i tak trzeba cały czas donęcać. Tu chodzi o wzbudzenie konkurencji pokarmowej, tu chodzi o to, żeby cały czas coś opadało w tej toni. To sprawia, że te wzdręgi naprawdę zaczynają walczyć między sobą o każdy pokarm, bo złowienie powiedzmy małej czy średniej wzdręgi na tym jeziorze to nie jest żaden problem. Problem jest przebicie się właśnie przez te średnie wzdrążki do 25 cm. Każda taka wzdręga około tych 20 paru centymetrów już połknie 2-3 kukurydze bez najmniejszego problemu. Także jeżeli chcecie łowić na taką przynętę tutaj, no to albo musicie się liczyć z tym, że będzie masa brań bardzo drobnej wzdręgi, albo właśnie trzeba kombinować i tak zachęcić do żerowania te ryby, a jednocześnie ich nie karmić, żeby nawet duża wzdręga bez najmniejszych oporów atakowała wszystko, co wpadnie do wody. No a najczęściej jednak będzie wpadać do wody wasz zestaw. No ale niestety to ciągle moje gadanie i teorie, a na razie żadnej wzdręgi z wody nie wyjąłem. No ale to wszystko sprawdzało się w poprzednich latach, także musicie mi uwierzyć na słowo, a jak nie, to po prostu cofnijcie się do zeszłego roku, zobaczcie, tam jest parę fajnych odcinków o wzdręgach. Jest pierwsza ryba! I to jest wzdrążka. Mała, bo mała. Ale jest pierwsza wzdręga, proszę bardzo. Zobaczcie, dwie wielkie kukurydze. Zobaczcie, jak to wygląda w pyszczku tak niedużej wzdręgi. Nie ma za dużej przynęty na tą rybę. Także moje nadzieje rosną, że jednak coś się dzisiaj uda złowić fajnego. Bo oczywiście nie po takie wzdrążki przyjechałem. Od razu strzał i od razu branie. I to jest to właśnie, o czym mówiłem. Zmusicie te wzdręgi do żerowania. Macie zestaw, który opada bardzo, bardzo długo i będą takie brania. Zarzut, strzał. Nawet ten spławik nie zdąży się dobrze ustawić. Ta minimalnie większa, ale nadal niestety malutka. Niewielka wzdrążka. I nawet jak zaczęły się brania, niewielki placuszek, do wody i powtarzamy to cały czas. Natomiast po tych dwóch małych wzdręgach i od razu strzał. O to chodzi. Od razu po tych dwóch małych wzdręgach mogę śmiało powiedzieć, że na tym bacie taka 30 wzdręga to będzie niesamowita zabawa. I od razu spławik znika. A i pusto. Podeszły te wzdręgi. Jak najbardziej podeszły. Na razie widać, że niewielkie. Ale brania już są przepiękne. 10 minut regularnego podnęcania. Wyszły z trzciny i zaczęły fajnie żerować. Teraz tylko liczyć na jakąś wielką, piękną, złotą wzdręgę. Udało mi się złowić kilka wzdręg. I wybaczcie, że się zapatrzyłem, ale znowu widziałem
naprawdę fajną wzdręgę. Nie, natomiast stoję dosłownie 70 cm za daleko na otwartą wodę. Jestem w stanie dorzucić prawie do trzcin, a widziałem naprawdę kilka spławów fajnych ryb głęboko w tych trzcinach. One wychodzą do zanęty na dosłownie kilkanaście sekund. Jest albo branie, albo ryba. Chowają się z powrotem w trzcinę, także sprawa jest banalnie prosta. Jeżeli chcę złowić fajną, dużą wzdręgę dzisiaj, muszę łowić niebezpiecznie blisko trzciny. Na tym bacie ciężko będzie zatrzymać dużą wzdręgę, jeżeli będzie chciała wejść w trzciny. No ale wolę stracić jedną rybę czy zestaw, ale chociaż mieć szansę na piękną, dużą wzdręgę, niż tej szansy praktycznie w ogóle nie mieć. Widać, że są te wzdręgi. Wydaje mi się, że są dopiero potarle, dlatego że wyglądają naprawdę przeciętnie i to nie są ataki szczupaków, po prostu te ryby są poocierane. Także najprawdopodobniej dopiero skończyły tarło, dlatego brały tak słabo, ale już widać, że na coś się dzieje. Także podpływam minimalnie bliżej, nęcę, łowię i mam nadzieję, że dopadnę dzisiaj chociaż 30. Chociaż 30. Fajną, dużą, szeroką, złotą wzdręgę. Ok, przestawiłem się, siedzę bliżej i próbujemy. Troszkę zanęty. Opa. Była dłuższa przerwa, także dwie garście. Super. O, dokładnie tak. Dokładnie tam się chowają te największe wzdręgi. Między tymi trzcinkami. I od razu branie. Aj, pusto. Niestety pusto. Jest bardzo dużo już tej wzdręgi. Sporo bardzo małej niestety. Stąd te puste branie, ale przynajmniej coś się dzieje. O, o, proszę bardzo. To już nie jest najmniejsza wzdręga. Nie jest też jakoś mocno duża, ale wolę ją włożyć do podbieraka. Bezpiecznie dla niej i dla mnie. No może trochę przesadziłem z tym podbierakiem, ale nadal jeszcze uczę się tego bata. Taka dwudziesteczka. Ale drugi rzut, drugie branie i największa dzisiaj. Mimo tego, że nadal mała, no to jednak progres widać od razu. Ale strzał natychmiast. To jest to właśnie, o czym mówiłem. Spławik ledwo się ustawił i zniknął. I jest kolejna wzdrążka, ale ta maleńka. Na dwie wielkie kukurydzy. Zaczęły się tak intensywne brania, że trzeba zastosować tajną broń, która albo da fajne ryby, albo totalnie nic się nie będzie działo. To są miodowe robaki od Berkleya. Oczywiście przynęta sztuczna, gumowa. Kiedyś łowiłem na podobne robaczki. Zacznę grubo, od razu dwa na haczyk. Tak to wygląda. Dwa takie robaczki i do wody. Zobaczymy, czy to coś da. Cisza, cisza, cisza. Chociaż jest branie jakieś. Jest branie i siedzi ryba. O kurczę, miała początek niesamowity. Ale nie jest to duża wzdręga. Ale zobaczcie. Taka dwudziesteczka, co prawda zeżarła mi jednego robaka. Ale działa. Spróbujemy na jednego. Trochę mocniej na haku, żeby nie spadał z haczyka. No, między innymi po to właśnie go chcę używać. Żeby nie było tego ciągłego problemu z non-stop zakładaniem dwóch, trzech kukurydz. Bo wzdręgi podeszło tutaj naprawdę mnóstwo. Cała masa malutkiej takiej 15-18 cm wzdręgi. Ach, pusto. I dosłownie trzy kukurydze wpadają do wody. Jest strzał i albo jest ryba, albo natychmiast branie. Jest albo ryba, albo jest pusto i tych kukurydz nie ma i trzeba zakładać je znowu i znowu i znowu. A ta kukurydza, którą mam dzisiaj, no niestety nie jest za wielka. Czepiają się tego małe wzdręgi, których potem nie mogę zaciąć. O, zobaczcie. Taki robaczek zszedł na żyłkę, a wzdrążka za malutka. Spróbuję założyć inaczej. O tak. I znowu dwa. To są wzdręgi. Ja wzdręgi łowiłem aż na całe rosówki. Łowiłem wzdręgi na pelet karpiowy, na kulki proteinowe. Jak już sieje... O proszę, troszkę większa.
jak już się je wnęci i właśnie tą konkurencję pokarmową wprowadzi, one zaczynają brać jak wściekłe dosłownie na wszystko. No i to już jest przyzwoita wzdrążka. Co prawda też mi zeżarła jednego robala, ale taka nie najmniejsza. No ale to jeszcze dłużej im brakuje do tych wzdręk, które mi się marzą. O, jeżeli chodzi o brania, słuchajcie, ja wam obiecuję, że jeszcze w tym roku będzie nowa kamera specjalna. Oj, też była przyzwoita wzdręga, ale spadła niestety. No, robi się trochę emocji. Obiecuję wam, że jeszcze w tym roku będzie nowa kamera specjalna do tego, żeby nagrywać dla was brania. Natychmiast kolejne brania, ale ta nieduża. Żeby nagrywać dla was brania, po prostu potrzebuję kamery dodatkowej z dużym zoomem, ze stabilizacją, tak żebym mógł nie główną kamerą, a tą dodatkową nagrywać dla was te przepiękne strzały. Trochę to kosztuje, także potrzebuję czasu, muszę odłożyć trochę pieniążków, ale kupię, na pewno w tym roku taką kamerę kupię. Przez to, że się tak rozgadałem, zapomniałem donęcać. O-o. Miałem rybę na kiju, ale wpłynęła mi w trzcinę. I co teraz? No nic, rwę zestaw, donęcam. I widzimy się na łowieniu za chwilę. No niestety, miejscówka spalona. Zestaw chyba się nie nada. Także daruję wzdręgom. Dam im święty spokój, ustawiam się troszkę głębiej i spróbujemy dopaść jakąś płoć. Jestem ustawiony, zaraz przygotuję nowy zestaw, wygruntuję się, ustawię podnęce i spróbujemy dopaść jakąś płotkę. Jest piękna pogoda, nie można takiego dnia marnować. No i proszę bardzo, nie minęło 10 minut od zanęcenia i mam fajną rybę na kiju. Co to będzie? Ładna płoć, naprawdę spoko. Myślę, że pod 30 cm jak nic. Tak jest. Zaraz ją zmierzymy. I zobaczmy. Równiutko 30 cm. Teraz zobaczcie, jak ona wygląda w moim ręku. I do siatki. Jakieś tam branka cały czas są. Nie ma niesamowitej ilości, nie ma niesamowitej wielkości też tych płoci. Chwilę się jeszcze pobawię, potem spróbuję założyć na haczyk tego robaczka, na którego tak chętnie brały wzdręgi. Chociaż myślę, że może być troszkę za duży na płotkę. Tym bardziej, że te brania nie są jakieś tam spektakularne, tak jak mówię. No ale to też się nie dziwię, no bo przypłynąłem w miejsce praktycznie, którego nie znam. Łowię na otwartej wodzie. Łowiłem wzdręgi, odwróciłem się na otwartą wodę i zacząłem łowić. Także w ogóle cud, że cokolwiek tutaj pływa i to jedną trzydziestkę już mam wyholowaną. Zanęciłem jakimiś resztkami, także no cudów tutaj się nie spodziewam, no ale też nie o cuda chodzi. Po prostu chcę wykorzystać pogodę. Chwilę się jeszcze pobawię. Może być całkiem przyzwoita ryba. Nie jest to potwór, ale ładna płotka już. Także chwilę się pobawię jeszcze troszkę, a potem podsumujemy sobie to wszystko, co wymyśliłem sobie na najbliższy czas, a muszę wam powiedzieć, że troszkę tego jest. O, jakieś 25 cm. No to nie pozostało nic innego, jak powoli podsumować dzisiejsze łowienie. Jeżeli chodzi o samo łowienie, no to tutaj za wiele nie będę się rozgadywał, no bo... No, nie było najcudowniej na świecie. Co prawda fajną płotkę złowiłem, trzydziestkę, trochę tej średniej wzdręgi, jak najbardziej. Natomiast no, biorąc pod uwagę chociażby mój ostatni wynik na tego bata, no to dzisiaj to jest jakiś śmiech na sali, a nie łowienie. Natomiast no, też nie oszukujmy się, dzisiaj nie nastawiałem się na wielkie ryby, to nie była próba łowienia na tych dużych ryb albo jakichś ogromnych ilości. Przede wszystkim chciałem się dowiedzieć, co się stało, że wzdręgi nie biorą. Tak jak widzieliście na ostatnim odcinku i trochę wcześniej, ja próbowałem łowić te wzdręgi na spinning. Jest koniec czerwca, one powinny już walić jak wściekłe. A co się okazuje? Zupełnie na ten spinning. Ależ branie. O, dosyć ładna ryba. O, przyzwoita poteczka. Na spinning nie ma absolutnie żadnych brań. No dobra, nie jest taka duża.
Na spinning nie ma absolutnie żadnych brań. A na spławik z kolei bardzo słabo też to wyglądało na samym początku. Przecież jak tylko przypłynąłem, zacząłem łowić, nęciłem 5 minut, 7, 10 i dopiero po kilkunastu garściach tej zanęty idealnie trafionych do wody w to miejsce, gdzie łowiłem, dopiero kiedy się przestawiłem jeszcze bliżej trzcin, zaczęły się jakieś brania w zdręgi. Potem to już się zaczęło Eldorado małe, co prawda niestety ryby też małe, ale tych brań było naprawdę mnóstwo, także ta wzdręga żyje, ma się dobrze. Ależ branie, ale wypluła. Wzdręga żyje, ma się dobrze, natomiast wychodzi na to, że ona dopiero skończyła tarło. Wysadzenie, ale pusto. Teraz wiecie, każde wysadzenie to piękny, wielki leszcz. Także ona dopiero skończyła tarło. Duże ryby zazwyczaj kończą tarło później, także nie dziwię się, że dzisiaj nie złowiłem żadnej dużej wzdręgi. Natomiast większość z tych średnich wzdrążek miała otarcia, a to najprawdopodobniej oznacza, że dopiero właśnie skończyły się trzeć. Zielona woda, którą widzicie, masakra, jak to jezioro zakwitło, też nie przeszkadza, płotki biorą jak wściekłe, wzdręgi też jak się je podnęci. Także jest opcja na to, że tego lata będę próbował dopaść moją życiową płoć i moją życiową wzdręgę. Taki jest mój cel. I biorąc pod uwagę to, czego nauczyły mnie ostatnie dni łowienia, ja naprawdę nie chcę zacząć od bardzo grubego nęcenia, bo oczywiście kiedy myślimy o bardzo dużych rybach, to kojarzy nam się to z bardzo grubym, regularnym, wielodniowym nęceniem miejscówki i dopiero potem wchodzą piękne ryby, piękne płocie, piękne leszcze. Nie chcę od tego zaczynać z dwóch powodów. Po pierwsze, dwa lata temu próbowałem łowić w taki sposób, nęciłem przez 4 dni bardzo grubo, dosyć dużo, używałem wtedy niestety pęczaku, co uważam teraz za błąd, natomiast była tam i cieciorka, i był makaron, i bobik, i groch, i gruba kukurydza i w zasadzie totalnie nic nie podeszło. Ja złowiłem tam co prawda jakąś medalową płoć, chyba wtedy jedną i trochę tej średniej poteczki, natomiast ani leszczyka, ani też jakichś niesamowitych wyników. A biorąc pod uwagę to, na przykład jak połapałem ostatnio przecież z marszu, no to jest jakiś kosmos, jest przepaść totalna. Także nie chcę od tego zaczynać dlatego, ale również dlatego, że domyślam się, że wielu z Was nie ma czasu, żeby nęcić przez 5-7 dni na swojej wodzie, albo nie ma funduszy, bo to jednak troszkę kosztuje. Także spróbuję jednak zacząć od rozwiązania, które będzie dla Was znacznie, znacznie lepsze. Czyli nęcenie dokładnie takie, jakie było ostatnio. Trochę zanęty, trochę gliny, dosyć grube nęcenie, ale drobną zanętą, punktowo, fajnie i z marszu przede wszystkim. Natomiast coś trzeba zmienić, żeby te większe ryby dopaść i mam zamiar zmienić moją przynętę. Wracam do domu za chwilę dosłownie. O, panie kolego. Przyzwoita poteczka. Oszukała mnie. Myślałem, że większa. Wracam do domu dosłownie za chwilę i pierwsze co robię, to zamawiam wielką kukurydzę, tak zwany koński ząb. To jest bardzo duża odmiana kukurydzy. Będzie to kukurydza marynowana, która już będzie przygotowana do łowienia. O, przyzwoita. Do łowienia na haczyku. Do tego kilka zapachów tej kukurydzy, kilka kolorów. I to będzie moja pierwsza przynęta. A oprócz tego zamawiam grube ziarno, czyli ciecierzyca, czyli bób, czyli twarda kukurydza. Trochę fajnych, grubych ziaren, które potem będę gotował w taki sposób, żeby były dosyć twarde, ale żeby można było używać ich na haczyku. Jestem praktycznie pewien, że podczas tego ostatniego łowienia przy tym filmie prawie godzinnym, jestem prawie pewien, że tam rekord mój życiowy pływał niedaleko mojego zestawu. Natomiast im większa ryba, tym bardziej płochliwa. Był hol leszcza ponad 3 minuty, duże płocie, te 30-35 holowałem w łowisku, w tym zanęconym miejscu przez 30-40-60 sekund i to tych 20 płotek nie przepłoszy, tych 25 też nie, 30 na chwilę ucieknie, ale zaraz wróci do jedzenia, ale taka 40 no już pod czymś takim nie podpłynie, także chcę przynętę,
która będzie na naprawdę te, na te największe, na te największe płocie i od tego zacznę. Najprawdopodobniej będzie to bat, na bacie grube ziarno kukurydzy jak kciuk, obok odległościówka z dwoma ziarnami, albo z makaronem, albo z bobikiem, z czymś naprawdę potężnym. Niech to sobie leży tam na dnie i czeka na tą największą rybę i w taki sposób zacznę łowić. 2-3 wyjazdy z próbą znęcenia z marszu, tak jak ostatnio. Jeżeli to nic nie da, wtedy spróbuję nęcić grubo. A teraz dość gadania, bo w ogóle ja oczywiście zawsze gadam dużo, ale dzisiaj jakoś wyjątkowo jestem rozgadany. Tak czy inaczej, tą ogromną płocią, myślę, że około 2,5 kilo, kończę ten odcinek. I mogę Wam obiecać, że po pierwsze spróbujemy w tym roku naprawdę dopaść wielkie, wielkie płocie, bo jest na to potencjał. Spróbuję dopaść piękne leszcze i spróbuję to zrobić na kilka sposobów, tak żebyście Wy mogli wyciągnąć jak najwięcej wniosków i jak najwięcej z tego spróbować u siebie. Do tego wszystkiego, tak jak wspominałem, nowa kamera, dość przegrzewania, non-stop nagrywanie, każde zacięcie, każdy haul, wszystko to, co lubicie najbardziej. Wy się staracie dla mnie, oglądacie filmy, klikacie łapki w górę i subskrypcje i ja będę się starał dla Was. A to jeszcze nie wszystko, mam dla Was wielką, ogromną niespodziankę, ale na razie absolutnie nic nie zdradzę. To wszystko wyjaśni się już bardzo, bardzo niedługo. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało, ja trzymam kciuki za Was, żebyście pięknie połapali tak jak ja, albo jeszcze lepiej i widzimy się w kolejnym odcinku. Et voilà.